tym roku zawita do nas nowa gra z Aangiem i Gangiem w roli głównej, zatytułowana Avatar The Last Airbender Quest for Balance. I nie powiem, mam co do niej całkiem spore obawy. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Jesteście wspaniali. Partnerem odcinka jest Elemental Shards. Jest to moja firma oferująca usługi w zakresie e-marketingu, stron internetowych, usług informatycznych i szkoleń. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Kronik Avatara. Chyba wszyscy musimy przyznać, że mamy pewien niedosyt, jeżeli chodzi o gry w uniwersum czterech narodów. I oczywiście mam na myśli gry komputerowe, konsolowe. Bo kiedy ostatnio dostaliśmy coś nowego, nie patrząc na komórki i Avatar Generations, ale zapowiedziane zostało przecież Quest for Balance i nie jest dobrze. Zanim jednak zaczniemy, zapaszcie sobie herbatkę Godomiro, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Postanowiłem, że tą opinię, czy też mini recenzję lub obawę przedstawię bez używania jakiegokolwiek skryptu, mając odpalony, zapętlony trailer do gry Quest for Balance przed sobą, co raczej zupełnie wystarczy. Więc gra prezentuje się, no powiem, bardzo średnio jak na 2023 rok i to jest moja największa obawa. Jest to gra, widać, że nastawiona na prowadzenie historii od punktu do punktu. Chyba tam nawet nie będziemy mieli okazji wybrać, gdzie chcemy iść, po prostu będzie liniowość. I to mnie, no, czy niepokoi. Jest to normalne podejście do każdych gier, ale w sumie, jeżeli chodzi o ten świat, o rozległość świata awatarów, to przydałaby się taka gra, w której możemy poeksplorować, zwiedzić cały świat, zobaczyć jakieś zakamarki, wiecie, żeby było fajnie. Chociaż tutaj właśnie mam takie obawy, że będzie bardzo nastawiona na taką, no, liniowość, co, no, bardzo słabo pewnie wyjdzie. Kolejnym minusem, no, ja mówiłem, że to jest ta grafika. Może jest trochę wzorowana na Avatara, ale efekty cząsteczkowe, efekty magii, jak postacie prezentują tą magię, jest to masakra. To naprawdę, gra jest na najwyższym poziomie według twórców i będzie miała swoją dużą cenę, pewnie ponad 200 zł. I w sumie, za co my płacimy? Za to, co prezentują postaci? Za te dziwne płomienie? Cząsteczki wody? Nie wiem, po prostu wygląda bardzo słabo. Nie jak gra na PlayStation 5, nowego Xboxa, czy na PC-ty w tym właśnie roku. Jakby wyschodziła na PlayStation 3 albo na Wii, to wtedy okej. Okay. To wtedy tak, to może dałoby radę, przeszłoby, ale to dobre 10-15 lat temu. Zresztą w tej chwili puszczony jest dla Was trailer, który, mam nadzieję, prezentuje nieźle Wam to, jak wygląda gra. I właśnie na podstawie tego trailera wszystko oceniamy. I no mówię, nie wygląda to zbyt dobrze. Jest w niektórych miejscach bardzo gra prześwietlona, nawet przerysowana. Nie ma takiego stylu, jaki ma Avatar. Ja bym chciał, żeby gra z Avatarem miała taki idealny styl jak sama animacja. Nie taki bezpośrednio 3D, tylko taki, wiecie, wzorowany, jakby to określić, taki specjalny. Avatar ma swój specjalny styl i żeby go określić, to można to ładnie zrobić, a nie tak na chamsko 3D. W samym trailerze widzimy też kilka takich rzeczy, które całkowicie mnie rozbiły i całkowicie wybiły z równowagi. I chodzi tu o scenę, w której Appa się obraca, to naprawdę na samym początku, i ją tutaj chyba zapędlę. I czy tak latający bizon powinien wyglądać? Czy tak powinien wyglądać ten model? On powinien się bardziej tak ruszać w powietrzu, powinien się zaokrąglić, tak wiecie, naturalnie, a nie jakby klocek Cube'a umieścili na patyku i go kłócili po prostu. I to bez sensu. Kolejnym jest scena Stoff, która podnosi kamień. I pamiętacie tą scenę z The Last Airbender, tego filmu niesławnego z 2010 roku, jak piątka, tam szóstka magów ziemi podnosi malutki kamyczek, żeby nie uderzyć? No to coś mi się tak właśnie skojarzyło. Ta scena właśnie z tą sceną. I
Tof, która po prostu stoi i tak patrzy na ten kamień, który się podnosi. Mam nadzieję, że to zostanie załatane. Tak to nie wygląda. Magia ziemi na tym nie polega. Wykonasz kilka ruchów i coś się dzieje bez twojej dalszej jakby podpory. Musisz czuć, według mnie przynajmniej, no, tego co widzieliśmy w samym awatarze, musisz czuć ten ciężar, tego kamienia. A nie, stoisz, asy! Se fajnie, kamyk leci. No widzieliście, to jest śmieszne nawet. No, to jest masakra. Plus, no co, no, reszta nie pasuje na grę. Po prostu jak na 2023 rok. To jest masakra. Nie mamy żadnych fajniejszych gier. Poza 2014 wyszła The Legend of Korra Video Game. Ogrywałem ją na moim kanale. I powiem, że tamta gra wygląda lepiej niż to, co ma wyjść w tym roku. I zapraszam, naprawdę. Ograłem, zrobiłem gameplay i możecie go zobaczyć na kanale. Nawet może link podrzucę w opisie. Możecie sobie przejrzeć, jak wyglądała Legenda Korry w porównaniu z tym. Legenda Korry też miała taką konstrukcję liniową. Była prowadzona historia stricte, wiecie, od punktu do punktu, przejść tutaj, pokonać przeciwników. I myślę, że tutaj zastosują to samo. Myślę, że tutaj będzie tak, jak to mówię. I może być jeszcze jedna konstrukcja. Ostatnio wyszło coś jednak z Avatara. Wyszło. Minecraft Avatar Legends. To też ogrywałem. I tam była konstrukcja taka, że przechodziliśmy z lokacji do lokacji. I te lokacje były takimi punktami zaczepnymi. Zapraszam też na gameplay. Bardzo fajna modyfikacja do Minecrafta. Dodaje chyba 10 ruchów, nawet więcej. Z 15-16 tych ruchów, ale można je właśnie kombinować, można z nimi fajnie wszystko walczyć. Ale to... Te ataki, te ruchy postaci wyglądają bardzo sztucznie. Avatar Generations, kojarzycie? Gra na komórkę. Tak, tą grę, tą Quest for Balance, jakby użyli tych samych modeli z gry na komórkę i wrzucili na konsolę, PC-ty, Switcha i na Xboxa i na Steama. Tak, tak to wygląda. Po prostu według mnie jakby z komórki przenieśli wszystko na wyższe platformy i chcieli za to pełną cenę. No i to tak, po prostu według mnie wszystko jest nie tak. Ja czekałem na jakąś grę, wiecie, ktoś tam bodajże na YouTubie robi swoją własną grę. Nie wiem, czy w ogóle się dogada odnośnie praw autorskich do niej. I wyglądała o wiele, wiele lepiej niż to. Coś, co jest jakby robione za 1000 złotych, a nie za... Nie za pełną cenę AAA, nawet jak nie jest na AAA. No, sami widzicie, coś nie gra w tym awatarze. Chciałbym otrzymać coś więcej po prostu, coś się ludzie postarali, a nie na odpierdziel, gdy teraz w czasach, gdy wychodzą te wszystkie właśnie Avatar Legends Roleplay Game, tabletopy, czyli roleplaye na tu do grania ze znajomymi, wychodzą filmy kinowe niedługo z dorosłą drużyną Anga. Oni tak jakby kurde chcieli podbić naszą ciekawość, dodając jeszcze grę. Grę, która ma być niby na miarę naszych odpowiedzi i czasów, a okazuje się, że jest... Nawet nie średniakiem? No, mam nadzieję, że się mylę. Mam nadzieję, że na premierę ta gra wytrzęsie nami i że to, co w chwili mówię, jest całkowicie bez sensu. Że no, będzie najlepszą grą, jaką w życiu graliśmy. Że nie będzie liniowa. Że poprawią wszystkie bolączki, które tam ludzie napisali w komentarzach czy tam w recenzjach. No i będę miał w co pograć. Bo zamierzam oczywiście to pobrać i... pobrać, zapłacić i pograć dla was, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Ale w sumie mam właśnie tą obawę, że będzie to przeciętna, albo poniżej przeciętnie. Bo to wygląda po trailerze. Zamiast w trailerze umieścić coś ciekawszego, to oni umieścili to, w która stoi i patrzy na kamień. Dlatego umieściłem też miniaturce. No cóż, ja to by było z mojej strony na tyle. Jeszcze, żeby
nie było. Moja opinia jest podparta też komentarzami pod tym trailerem. Tam ludzie wyrazili podobne obawy. Na przykład, Avatar zasługuje na prawdziwą grę. Albo, czemu ta gra wygląda jakby miała $1000 budżetu? Albo jeżeli chodzi o właśnie o to, w ten komentarz, że ona po prostu mogła jeszcze przyjąć T-Posa, nie? Kurczę, to jest masakra. I to przypomina rysunki Soki, ale zmienione w grze. Doskonałe. Nie mogę doczekać się, żeby zagrać w to na Wii oraz PS3. No i ostatni. Kiedy myślisz, że mogą zrobić jeszcze gorsze gry o Awatarze, udowadniają nam, że się myliliśmy. I tym właśnie komentarzem zakończmy. No i to by było tyle. A wy jak sądzicie, czy ja mam jakieś właśnie dziwne obawy, czy po prostu wy też tak sądzicie, że ta gra jest co najmniej słaba, jeżeli chodzi o trailer? Mam nadzieję, że jakoś pokażą to z lepszej strony i będzie w co pograć, no ale wiecie, rzeczywistość czasem trudno zaczarować. Rozważcie przerzystanie wspierającym kanału, dzięki temu mogę więcej czasu poświęcić na niego. Pokonajcie czerwień narodowy, klikając subskrypcję. Nie zapomnijcie ogłosić zwycięstwa przez kliknięcie w dzwoneczek obok niego. Zapraszam do mojego Discorda i sprawdzenie linku Elemental Shards w opisie. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Avatara. Na razie! Losowa ciekawostka jak zwykle czeka na końcu odcinka. Gry wideo z Avatarem na konsolę PC oraz przeglądarki. Jest ich ponad 60. Nie wierzycie? Załączam link z pełną ich listą na Avatar Wiki w opisie filmiku. Miłego przeglądania!